Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Construction Simulator 2015. Dzisiaj ze mną jakże zgrana ekipa od lewej Adek, Siema. Kuki Eka. I Patryczek. Witajcie. Okej, dzisiaj mamy tutaj jakiś taki duży budynek mieszkalny do wybudowania. Także będzie dużo roboty. Dużo dostarczenia z tego co jest. Z tego co no dlatego już jadę. Na skarbulowanej będę zakupował, już tak powiem. A ja zaczynam od walcowania. Okej, okay. Ja się wiertnicą teleportuję, więc zaraz tam będę wiercić. A w tym ja czasie pójdę Adkowi pomóc. To czytaj mi co jest do kupienia. Już mogę czytać? Tak. Się robi. Cztery razy to na raz. Duże cegły glina, cztery duże cegły glina. Tak. Dwa worki z cementem, dwa materiały izolacyjne. Dwa worki z cementem, dwa razy materiały izolacyjne, tak. Dwa razy to samo, jeszcze raz to samo. I razem z cegłami, tak? Tak. I osiem cegieł łącznie, cztery worki, cztery materiały. No. Etap piąty. Później cztery razy duże cegły glina, czyli dodaj sobie to będzie 12. Sześć worków z cementem łącznie. I sześć materiałów izolacyjnych, do tego dwa razy rury odpływowe. No. Później znowu 4 razy duże cegły glina, dwa worki i dwa materiały. No. I to wszystko, na końcu są ściany pofabrykowe. O. Tak to jeszcze nigdy magazyn nie był zajebany. Ile mamy? 2, 4, 6, 8, 16, 32, 34 palety. A tu się jak mieści? 2, 4, 6, 8, 16. Tu wejdzie 3. Tu wejdzie 3. 3, 6, 9, 12 na jedną stronę. 24 palety wejdą. Dobra, trzeba wystawiać. No i tyle. No ale tak, magazyn biskitu jeszcze nigdy nie był zarąbany. Już ci pomagam dużym żurawem. Ty bierz z dołu, ja będę robił z góry. Znaczy widlakiem nie będzie łatwo, no ale jak chcesz. Ja tam wolę widlakiem niż żurawem. Tym dużym żurawem jest lepiej, im szybszy jest. Dla mnie najłatwiej jest i najszybciej widlaki. To dla ciebie. Wejdą tam trzy palety. Ja mi się, że tylko wejdą dwie. No dobra, to wróćmy na dwie. Będziemy ustawiać tutaj piętra, czy tak powiem. Bo trzeba wtedy piętrami ustawiać te same te. Mhm. I to się pokaże. No, parter może wjedziesz betoniarką, ale na pierwsze piętro już nie. Jak będzie zalewanie. Ja wiem, już jadę ten. Będę betonował. Tym widlakiem to fajnie na jakimś padzie by się grało. Przystosowanym takich gier. Golfkicker. Na tym przy tym. No coś tego typu. Tak jak masz do latania, takie do symulatorów typowo. Mhm. No właśnie taki model. Ten taki wiesz, nie masz na przykład wajcha albo dwie wajchy. Chodzi ja ustawię może jedną na drugą, co? Ustaw. Żurawiem powinno być wygodniej. No, Łukasz, może... Może ty ten wierć tam, co? Dobra. A ja tu zapkiem będę ładował dalej.
tylko muszę oczyścić teren budowy z pompy i betoniarki. No bo Patryk za blisko postawił. Serio? No bo się nie stawia po stronie tego zlecenia, tylko po drugiej stronie. Za mało, Patryczku, grasz w Construction. Oj. Bo po tej stronie zawsze... Uważaj, kółki, bo zaraz będzie lag, żebyśmy sobie nie wpieprzyli. Tak, oczyści. Oczyściliśmy. Może bierz się za wiertnicę. Tu są jeszcze cegły? Są jeszcze. Jeszcze postawisz na górę. Zostaw już te cegły, ja je załaduję wszystkie na górę, ty weź już cement. Ty na to? Tą załaduję. Po tej stronie, wiesz? Sorry. No panie, wyżej! Złapać. Stoi, dobra, dolna jest. Nie, takie rzeczy się robiło. W sumie zawsze. A wiesz, jak mogliśmy zrobić? Jak? Pierwszą partię, czyli na przykład 4 cegły, 2 cementy i 2 izolacje, jebnąć na małą wywrotkę. Żeby później tylko wysypać. Chociaż nie, bo nie wiadomo, w sumie pewnie nie będzie na parterze. Tak, życie. Cement zacznę od tyłu kość. Powiem ci, że mała ta naczepa budowa. I jak się to wysypywało? Musisz strzałkami lewo-prawo poruszać. Podnieść i strzałkami lewo-prawo poruszać. No ruszam, ale mi coś nie idzie. A dobra, czekaj, mam. No, pamiętam jak wtedy... No, chyba z dobrą godzinę, albo ile to było. No. Aż nie YouTube'a oglądaliśmy wtedy, ty. No. U Atka to na moście było wtedy. Tak, nie wiedzieliśmy jak oczyścić. Ile tam masz obiektów do zrobienia? Jeden. No może będzie więcej. Na razie. Dobra, to ja z walce zabieram na siedzibę. I lepiej pompę do tego przygotuj całą. Wszystko jest. Zatankowane wszystko? Wszystko. Ej, coś jest nie tak. Czemu? No bo wiercę, a nic mi nie idzie. Musisz najpierw skręcić w prawo, w dół. Skręcić w prawo, w dół i opuszczać dopiero, wiesz? Ale wykopałem tą dziurę, ale tu mi się na znaczku mi się nie pokazuje. Ach, aha, umieść ładunek. A ładunek to czym trzeba umieścić? Dźwigiem tą rurę? Tak. Tak. To niech się tutaj ktoś tepnie, jak może i nie. No to weźcie, Patryk, weź tego małego żurawę samobieżnego. Dobra, ile kuki tu wciśniemy palet? 8. Czyli wszystkie. Ja już biorę izolację. A ładunek rury już załadowaliście? Te rury? A tu są te rury, tu są. Tu są, tu to dźwigę spoczymy. Bo to nie tepnie, tylko wiesz? Aha, tu jest nawet ten duży. No to się musi.
A, bo ja tak, racja, ja go teleportowałem na samym początku. Tylko nie wiem, czy on mi tam sięgnie. Musi. Powinnać być jako misja kurna przewozowa jakaś. Tak. Dajcie znać, jak będzie lagens, nie? Bo jak sobie rozpieprzymy całą tą naczepę, to będzie lipa. Dobra. To duża lipa. No, może być. Tylko muszę trafić. Był. O Boże. Taki, no to dlatego, że Patryk się tu tepnął. Mhm. Może zabezpieczyć. No. Już na górę stawię. Nie mogę tej rury wsadzić. Patryk, ale odejdź mi. Bo zaraz pierdolniesz na czepę i dopiero będzie. No dobra. Okay. To się nazywa wygląda. Zakupy. Jeszcze jakby jedna warstwa była to. No ale już nie starczy nawet tych. Będzie jeszcze. Tak, rury. Jeszcze dwie rury. A to ma niektóra? Nie. Znaczy, może mieć. Ta, która ma taki większy dziubek, takie większe ucięcie, jest cieńsza z jednej strony, to powinna być pierwsza. Z tego co pamiętam. Jak nie, to kuki tepnij tam do niego i tyle. No już tutaj jestem. Spróbuj tą drugą może. Ona jest z jakimś żółtym paskiem. Jak ją weźmiesz, to ten. O tak, z żółtym paskiem. Ona powinna być pierwsza. No czego cię poświetla przecież? Jak weźmiesz. No teraz tak. Adziu, odbezpiecz, zabezpiecz to jeszcze raz. Tak, tym drugim mi widlak przeszkadza. I weź te dwie rury odpływowe. Najwyżej dostarcz mi je gdzieś tu bliżej, ja je wtedy załaduję. Okej, okay, ja je załaduję. Dobra, Patryczku, weź tam przewietrz tu. Okej. Okay. Tylko czekaj, tą rurę wezmę stąd. Ale kuki, powiem, takie zakupy to mi się kuźwa podobają. Ej, to gdzie ty siedzisz, że ty rurę wiesz? Jak wywiercisz się pojawi. Zakupak w tym, w Lerwamele? Nie, ale tepnij się na skład budowlany, zobaczysz. Obi. Obi-Wan Kenobi. Wow, kurde. O kurwa, co? To są kuźwa zakupy. Ja cię kręcę, no. Szacun. No ja mówię, takich zakupów to jeszcze nie robiliśmy nigdy. No nie, to prawda. Ale takie zakupy powinny być prawie przy większości zleceń, tak naprawdę, nie oszukujmy się. Nie no, robi wrażenie. Nie ma to tamto. Chodzi, ja się składam. Mhm. Łukasz, odbezpiecz i zabezpiecz, proszę. Ten tutaj, na ładunek. Tak. No to jest. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda z tego poziomu. Jeszcze raz? Tak. No, ładnie to wygląda, ładnie. Zrób sobie miniaturkę, Łukasz. No, bez kitu. To czekaj, może gdzieś podjadę, o, tak, żeby było lepiej widać. Ładnie. Ja chcę miniaturkę, Łukasz. Dużym żurawiem sobie jadę. W sensie, że print screena, nie? No. Czekaj. A zrobię sobie. Jak tą rurę tam wsadzić? Jak ty wiercę nie masz? Nie skończyłeś? Robisz, szukasz, czy mogę jechać. Rody z każdej strony, poczekaj. Cztery miniaturki.
taki towar, kurwa. To jest to. No. Bo to nawet legalne jest, żeby przewieźć ładunek jeden nad drugim, więc... Dobra, jest git. Chyba, ale powiem ci, że... No nie, jeszcze mamy spory zapas pod światłami, ale myślę, że jeszcze jedna warstwa już byśmy byli bliziutko. No to się nazywa przewożenie ładunków, a nie. Uwaga, wydupcyłem się na przejeździe kolejowym. Widzę właśnie. Laguje coś w ogóle. No to może mi komp coś świruje. Tak jest, zblokowałem się. Pojazd został zablokowany. Nie chcę go w siedzibie firmy. Zobacz, Patryczko. Widzisz, co tu przyjechało? Widzę. Ty mi lepiej tutaj pomóż, nie? No co jest? No teraz tą rurę muszę sadzić, nie wiem. O, wiercić, teraz czekasz? No i dopiero skończyłeś wiercić, ty. Lekko. Dawaj, Łukasz. Wiercenia nie było. Nie, żeby coś, ale wcześniej... A wierciłeś już wcześniej, kiedyś? No. To wiercenie jest spierdzielone w tej grze, to ci pomogę tyle powiedzieć. No dawaj, Łukasz. W tym żurawiu jest tak, w tym no... wiertnicy. W wiertnicy jest, też tak. No jest. Jeszcze trzeba w ten, jeszcze musisz wiercić. No, to prawda. To teraz przez to, no. No dawaj, panie majster. Zaraz ci się podczepi. Klawiszem C bodajże. No podczep. No i teraz kręć. Kręć, poszło. Kręć. Dobra. Oczyś teren. Będzie jeszcze kilka. Na jednym się nie skończy. Myślisz? Wydaje się, że z 6 będzie. No. Teren minimum. Do wiercenia? Tak. Szczególnie, że zobacz, bo każe oczyścić tylko wiertnicę. I chce powstać nowy otwór. Tak. Zobacz. Nie ma nic już. Jak to jak nie, nie? Jest. Że jest. Jak chcesz, mogę wiercić. Ja mogę wiercić, daj, jak chcesz. Nie, umieć ładunek jak na razie. Chodź, daj ładunek. Może być. Żółty. Wiem. Daj mi, bo ja lubię wiercić. Grze Łukasz, będziesz miał długi odcinek. Mhm. Ty do rury wpadłem. No, skacz. Ty to Patryk jesteś normalnie. Jak tam jest na dole, fajnie? No, tak ciasno. Pamiętam, Maciej, jak żeśmy to wiercili. No, było przy tym roboty. Bo będzie 3, 6, 7. O, czyżby? Nie. Już są kolejne. Ach, byłoby zbyt pięknie. Hej. Wydaje mi się, że będzie 7. Ja to trochę źle robiłem na początku, bo ja wpierw wierciłem, a potem zakładałem, a to trzeba wpierw założyć, a później wiertać, nie? No. Ajajajajaj. Albo 9. Nie, prawdopodobnie będzie 7.
dopóki blokujesz. Podnoś te śmigło. Popatrz, nie mogę chycić. No. Wybyte. Czekaj, kij? Nie, bo polecę w powietrzu. Teraz. Mogłeś sobie ją opróżnić wpierw. Nie, bo wykopałem dużo głębiej, wiesz? A. Także tu nie ma problemu. No to gitara. Bo możesz ten, no. Operować, patrz, zarówno... Łukasz musi się odsunąć i wiertnica się odsunąć. Patrz, widzisz jak co robię? Możesz sobie operować tak, jeszcze. Aha, widzę, no. Samym wiertłem. Pojawiła jak ja podskoczyłem. Po prawej. W ogóle Peter do mnie pisał. Co jest? Nie, my to z kółkiem przy wiercaniu to już... Pełen profesjonalizm. No ba. Dowierciłem do 100, teraz mogę podnieść. Ciekawe, czy, ciekawe jakbyś nie podnosił, czy można tam ułożyć tą rurę drugą. Nie, bo mam teraz pełną wiertnicę. Wracam. Będzie jeszcze jedna zapewne. Albo dwie. Wydaje mi się, że będzie tylko jedna rura jeszcze do wiercenia, w sensie jeden otwór. No to fajnie by było. Bo jest 19 na 21 kroków. Czyli 20 byłaby rura z butem tnącym, a 21 krokiem byłaby rura normalna. Zalej betonem. Elementy. Ciekawe. Koniec, dobra. Panowie. Mamy chyba nie będzie potrzebny ten. A macie wiadro? Nie ma. Jest, na przyczepce było. Widziałem, przy ostatnim miejscu, gdzie robiliśmy. Ale jest pompa, nie wiem. Takie... Ale gdzie, co trzeba zalać? Te dziury. Te dziury. Betoniarką. No patrz co za menda, no. Co? Się wchrzanił. Patłyczek. Czemu patłyczek? Bo tak. Łukasz, ile masz nagrania? Na razie mam, nie wiem ile, bo mam 8, ale mi się coś skasowało, bo... A czy w sensie, że mi się wyłączyło nagrywanie, musiałem włączyć jeszcze raz, bo jak robiłem te print screeny, to... Po prostu klikłem ten. Ale to w sumie można obliczyć na podstawie zlecenia. Pierwsze 8 minut, drugie jesteśmy w trakcie. Więc jak wlejemy, dopiero powiem wam ile mniej więcej nagrywamy. Nie widzę, nie będzie jest to wiadro. Dobra, zalewa się. Później się przyda. Jeszcze trochę chyba. Nie chcę więcej. Dobra, jest 28% olej. No jest przy starym tym. Tam gdzie budowaliśmy chyba. Tak. Jest na tym, na tym. Żurawce. Przekręć, nie, przekręć. Dobra, leje. Następny. Ciężarówka ta z platformą i z żurawiem, która? Tak, ciężarówka z żurawiem. Ciężarówka z żurawiem. Mam. Jadę do was. Jeszcze nie? Jeszcze trochę mogę się, ale dobra.
Kukiego zalejemy. Zalejecie tym cementem. No a ja na przykład nie mam tekstury zalewania. No ja też, ja nie mam tekstury cementu, ale okej. No tak. Ej, betoniarka, gdzie jest betoniarka? Tu. Może teraz. Może teraz. Już każę oczyścić teren. Jeszcze dalej? Nie, nie ma. Nie ma teksturki, wiesz? Te kuki mi się zrezygnowały. Nie są potrzebne. No. Już wam mówię, pany. 28 minut nagrania. Około 300 minut jest. Co teraz dostarczamy? Cegły. Cegła, materiał izolacyjny. I worki. Czyli wiesz, pakiet. Mhm, pakiecik. Jedziesz żurawiem? Jadę tym dużym, no. Nie, tam po drugiej stronie stoi, ej. A to sięgnę? Powinieneś. Wiesz co, ja do niego pójdę. Ale jest jeszcze ten żuraw, który tutaj stoi. Wsiadę w niego. Jest. Duży żuraw sam wierzy. Jest. Ja tym się rozłożę. To co, we trzech będziemy rozładowywać? Możemy, tylko niech jeden wjedzie ten. Kto jest? Na czepu. Łukasz chyba nie jest jeszcze w tym. Ja jestem w tym. W samobieżnym. Powiem. Dobra, to ja podjadę. W tym, co stoi na górce. No to mój miał być. No dobra. Dobra, to ja wam podjadę już. Podjeżdżę. Ja sobie. A ten jeden żurapu jest. Dobrze. No i na przykład szkoda, że tego placu nie wylewaliśmy. Co tu trzeba rozładować? Dwa cementy, dwa materiały izolacyjne i cztery cegły. Bo jesteś głupi. A materiał to jest co? To jest to... To żółte, nie? Ale odblokować, Patryk. Patryczku, powiem ci dlaczego. Za chwilę znowu będziesz musiał stamtąd wyjeżdżać, później znowu rozkładać. Ustaw się na drodze i wtedy możesz sobie działać. Tak samo jak tamtego dużego żurawia postawię. Teraz można sobie spokojnie. Ale Łukasz, z góry bierz najpierw. A nie z dołu. Wziąłeś z dołu ładunek. Dwa cementy oddane. I cegły glina jeszcze. Dwa razy. Prawie cztery razy. Zabierz te spod tego. Tyle żurawi to chyba jeszcze nie było na jednym odcinku, nie? Nie wrzucajcie tego na dół, bo tepnie. Wiem. Na platformę. Ktoś nie trafił. Jeszcze trafił. Rury weź jedne. Znaczy cegły. Ja postawię tu rury. Tylko poczekajcie chwilę. Ty mnie trafi. Dobra, ktoś niech nie upuszcza tych cegieł. Jeden. Nie upuszczajcie jeszcze. Nie upuszczajcie. Nie upuszczaj. Nie, Łukasz może, dopiero dwie są opuszczone. Ja biorę czwarty. A, no to dobra, to od niego opuszczaj tej czwarty. Odjadę stąd. Łukasz, możesz opuścić. Na pewno? Tak. No. Odjadę i dopiero. Zabierz swoje ramię, żeby ci nie złożyło. Łukasz na prawo. Wystawiałem, bo nie było. Patryczek, dawaj, wyjazd. Czekaj, muszę się złożyć jakoś. Dobra. Dobrze, się teraz złożył. No co? Dobra, dawaj, opuść. Zaczep do góry. I to samo. Patryczku. I odbezpiecz. Tu już, no. Gniemy przecież. Żurawi robią co za pieniądze. To prawda. Aby płacili w najdłuższym czasie, to byśmy byli polepsi. A tu jeszcze jeden stoi pod platformą, to też się mogę zabrać. Cztery żurawie. Fajnie jakby była platforma, burtówka z HDS-em.
Jest. No to przecież to jest to właśnie, mała platforma z żurawiem. I ciężarówka z żurawiem, no po prostu. No ale no wiem. Cement już, tylko cegły i jeden materiał. Cegły jeszcze? No. Jeszcze jeden materiał, tak. Cegły jeszcze wysiedlę. I ktoś materiał izolacyjny? Ja przestawię te rury. Póki na dół. Ja nie zrzucę. Mhm. Czekaj, Patryk. Dobra, spokojnie. Jeszcze chwila. Bezpiecznie. Zabezpiecz. Bardzo bezpiecz. Kop w wyznaczonym miejscu. No czy będziesz musiał ty to zrzucać jako ostatni, bo... A będzie pewnie na górze. Te pomijesz? Gdzie jest koparka? Nie ma. Wszyscy są tutaj. A wiecie o tym, że nie można się tepnąć od razu budowy? Czemu? Bo wszystkie miejsca są badane. Tak. To czymś ten. Wiertnica już nie jest potrzebna. Są zablokowane. Wiertnica już nie będzie potrzebna, panowie? Nie. No to wiertnicą na siedzibę. Tak. Żurawiem też. Nie wiem po co to. Ja biorę wywrotkę i jadę już na żwirownię. Ale dużo do żwirowni. No to poszukam. Do żwirowni. No to co, to tam kupi i tam oddę. Ale Łukasz nie ma dużej wywrotki. Jest. Jest czerwony. Mam tą czerwoną, mam. Aha, bo to się nazywa ciężarówka z wzroku. Oj, Patryczku, jak ty teraz wyjedziesz, to ja nie wiem. Spokojnie. No to Patryk nie powinien być. Po co ty tu wjechałeś, Patryk? Żeby wykręcić. Łukasz, kopiesz? Mhm. No, to nie chcę, ja sobie poradzę. Jakoś. To niech on wpierw wyjedzie, nie? Nie, dobra, ko. Jak wykopię, to już Patryk w ogóle stąd nie wyjedziesz. Patryk jest głupi, bo niepotrzebnie tam wjeżdża. No, było za dużo rzeczy na ustawienie. To poczekaj, to odjedź i wyjadę. Za ty kombinujesz, ty. Jak pod górę. Bez kitu. I tak wychodzi ci pod górę, że... Tak, bez backspace'a to będziesz na drodze. A jak mi zresetuje na firmę? To przyjedziesz. No. No. I co? Gdzie się tepło? Na firmę. Już jadę. Patryczku. Bo chciałem nawrócić, a że tam było krzywo, no, jak jest. Zawsze chcesz dobrze, a wychodzi tu. Idę się opłacić. Ja płynę. Tak? Idę się opłacić, tak jak płynę.
paciek zalaliśmy to. Widziałeś? Tak jest zalane, że aż urosło. Ej, okno nie mogę wejść. Aha! Jestem kolumną Zygmunta. Kurde. Wygarnia od nas, dobra. Oj, nie tak, nie, nie tak. Okej. Znowu. Beton, znowu. Beton i ściana. Wsiadasz kółki do żurawia? Tak. Idź do tego drugiego. Dobra. Patryczku, czekamy na ciebie. Gdzie? Ale hamuj ty, hamuj, hamuj. Dobra, słuchaj, tylko bezpiecznie. No, ażeś to odbezpieczył, wszystko zaczęło latać. Ty nie powinieneś w ogóle niczym jeździć, ty. Prawo jazdy musisz zdać najpierw. A schody tu są do góry? Tak. Chodził wyżej podnieść. Nie ma schodów. Tam są. O. Tam dziwnie ukryte są. A tu się schowały. No stój, Patryk. Patryczku, nie wjeżdżaj nigdzie już. Zostaw tak, jak jest. Jaki to jest typ, kurde. On tak bardzo dobrze chce zrobić, że wszystko się spieprzy za chwilę. No chciałem wejść. Nie zlecenie od nowa. Oj, Patryk. Musisz poprawić. Potnie cegły i dwa razy rury. Później będzie zalewanie betonem. Żeby cię nie zasypowało. Stój. Rury odpływowe. Ale to nie jest to, nie zawieczyło. A! Rury na dół, morda. Okej. No. I teraz bierz się składek. I będziesz ready to move. Spoko. Oczywiście, kto przeszkadza w budowie? Patryczek!
Ja nie wiem, czy mi tam ta pompa sięgnie do tej góry. To za... To ten... Wiadro. No ja jadę po wiadro, tylko musicie odbezpieczyć. Nie wiem, czy sięgnę. Sięgniesz wokół, jak mnie to podjadę zaraz. Nie sięgnę. A, bo niech Patryczek podjedzie. Wiadrem. No ja już mam opór, to musisz podjechać. Nie tym. Widzisz, hak? Tak. Dobra. Odbezpiecz, Łukasz. Nie wiem, czy wjechałeś tam tą pompą, czy nie? Nie, no, próbuj się rozłożyć nawet. Podjedź do przodu. Niżej lina chyba. Betaniarkę poprosz. Mhm. Ja nie odbezpieczę. Ale się minąłeś? No, tak idealnie. Dobra, leje się. Leje się, leje się, leje się. To jest strop, to dużo trzeba będzie tego betonu. No. A tam, zrobimy go ubogi. Dobra, już? Zaoszczędzimy na materiale. Ty ile, Łukasz, masz w pompie? 100%. Ale tu mi szybko to zajedzie, bo to wiesz. Dlatego już podjeżdżam. Wylejcie, aby to zrobić. Łukasz, ale lej na ten, na strop. Czekaj, bo nie widzę. Dobra. Zaraz skończycie. Szybko leci. No, szybciutko. I ile ty to zostało? 19. Łukasz, dole jeszcze to. Chodź od jeszcze tak, i od razu możesz mi dolać. Mhm. Będzie jeszcze jedno polowanie? Chyba tak. Chyba tak, no. Dobrze. Jest jeszcze raz. Odkryjcie jak oczywiście. Ja nie wiem. Poproszę. I Patryk, skoro już tak biegasz, kurde, to może wsiadłbyś do ciężarówki i teraz podjechał nią. Dobra, full.
wsiada do drugiego żurawia. Nie, ja już jestem. Czemu się nie mogę skręcić, halo? Patryczek siedzi. Naciśnij tab. No jestem, mam tab, ale nie mogę. Czekaj jeszcze raz. To wejdź i wejdź. Wszystko wina Patryczka. Ja wam mówię. No teraz mogę, dobra. Bo siedliśmy w tym samym czasie. Czyli twoja wina. Łukasz mówi, że operuje, pobieg tam, a ty żeśmy się wpierdzieli. Ja wsiadłem za nim, Łukasz powiedział. A cegły ale... też? Wszystko już. Wszystko. Adziu. Co? Gniadam, żeby lepiej leżały. Łukasz, jak napierdziela, to... Żurawie. Patryk, kurde, jak ci ruszę za chwilę. Jak ja się nie ruszę? Jak to ruszyłeś, nie? Było słuchać nawet. No i teraz też się ruszę. Co teraz? Na cholerę. Nie biorę cię na nagrania do siebie. Na nagrania do siebie cię nie biorę. Choćbym most miał budować sam przez 6 godzin, to cię nie wezmę. Bo robisz bałagan. Oj, Patrycku, Patrycku. To nie mam roboty żadnej. To sieć na dupie i czekaj. Odstawię koparkę na firmę. Łukasz, a ty co tak zamarłeś? A, widzisz. Halo, halo, Brzoza do Łukasza. Tu Polew, jak mnie słyszysz? Głośno i wyraźnie. Ludzie, jak widzicie, Łukasz jeszcze trochę zaspany. Nie no. Już się ogarnąłem. Dobra. Kuki prawie. Patryk, odjazd. Możemy ci pozwolić, odjazd. Łukasz, zwijaj stąd od razu, nie? Bo ci za chwilę ten cofnie. No w sumie chyba już nic chyba więcej nie będzie, nie? Do rozkładania. Właśnie będą jeszcze ściany. A, to poczekamy, dobra. Jedź, Patryczek, już na ten. Przygotowany. Waglak. Jak ktoś chce, to może się tam trafić. Mocny lak. Zalewanie, Łukasz. Tylko wiadro, tam już pompa mi nie sięgnie, nie ma szans. Nie pamiętam, ile miałem kasy na początku. Patrzyłem. 20 tysięcy coś mi. A Łukasz i tak sra pieniędzmi. Ile masz w wiaderku? Pół. Nie. Co za dekiel? Co zrobił? Nie, jak to co? Co się rozwalił? Wyjebał się na dach. Żarówką. Jak to Łukasz? Jak to ten, Patryk? Patryk, oddaj tą naczepę i jedź po ściany. Bo mówię ci, że jest zasiekowane. No nie widzę, bo stoisz chwilowo na środku skrzyżowania. Ale co, ty chcesz zobaczyć? O Boże, jedź po ścianie. A nic. Ciężarówka jest przygotowana. Ty ile to ma pięter? 6? 7? 6. Dobra, masz farta. Powiem, że ten żuraw tak... Na styk, kurde, tu jest praktycznie. No. Jakby był jeszcze jeden poziom, to już koniec, nie? No, bez kitu. To już nie dałbym rady tym żurawiem. No, dlatego nie ma. To pewnie gąsienicowym. Nie, gąsienicowy nie jest wyższy. Ale ten drugi jest wyższy, bo Łukasz ma tego gorszego. A, to jest ten słabszy. No tak. Latrop jest wyższy, no i to zdecydowanie.
Ale ten jest na plus, wiesz dlaczego? Bo teraz nie muszę zapierdzielać, wiesz. Nie no, wiadomo. Można tamten kupić. Już nie kombinuj z kupowaniem, dobra? Znając życie, on będzie na boku leżał. Daj, nie, nie, po prostu nie. Znowu się wyjebałeś? Nie. Jak tak patrzę w dół, to zawsze mi się wydawało, że nie mam lęku wysokości, ale... No za debil. Ale tutaj to robi wrażenie. Stało. Tak, na pewno. Uważaj, bo ci uwierzę, Patryczku. Patryczku, od dzisiaj co najwyżej masz koparką jeździć. Bo na jeździ tak wolno, że nic się nie da rozpieprzyć. O Boże. No, zostały nam jeszcze, w sumie jeszcze jeden etap nam został, tak? Ściany prefabrykowane, aż 7 sztuk. Nie będę potrzebował betonu. Dacie radę wjechać betoniarką na górę? Nie. Jasne. No ty to na pewno. Masz pusto? Tak. No dobra, to tam tak, na YOLO. Puszczam się. Ściany się od razu kupią. Te. Trzeba kupić. Akurat pod ten trafię, także spoko. Grząd wolny jest, on bardzo wolny opuszcza. Zawsze możesz zrzucić. Nie, nie, nie chcę. Jest szansa, żeby stanie i wie. Może akurat będzie zalane, zanim ty opuścisz. No. Patryczka się bawisz? Leje się stój. O, 15. To jest około godziny. Ty, a żuraw nie ma klaksonu? Tak, czy... Szkoda, że nie mogłem się tam z tobą do góry zabrać. No niestety nie ma miejsca pasażera w tym żurawie. Ani w tym, ani w tym wiadrze. Ale w wiadrze też nie ma, tak? Napisało mi tutaj, że mnie Patryczek skroił na 100 tysięcy. Jak? Ci dałem 100 tysięcy. Dałeś mi? No. To masz farta. A jasne, on cię skroił na bank. Nie wiesz, że rozpierdziela maszyny, to jeszcze ci kroi na kasę. No. A dziudnie trzeba ich kupić chyba. Oczywiście, że trzeba. Nie. Bo Boże, jak ty mało grałeś, Patryczku. Nic nie wiesz, aha. Gadasz, głupoty. Jeszcze musisz zabezpieczyć przed odjazdem. No. I o tym nie zapomnę. Nie się będziemy zbierać. Dobra, Adziu. Kupuj. Daj mi ten. Albo dajcie mi tutaj, no, podjedźcie mi tą ciężarówką, na którą mam. Co to jest? Ten, to wiadro. Już. Ty przynajmniej wiesz, o co mi chodzi. W CSA gramy, ty też wiesz, o co mi chodzi. Jedź na prosto, tak jak jedziesz. Podjedź do przodu. Stój. Calculated. Ale to można było na, za, ten w sumie napełnić. Ale dobra, to ja jadę na firmę. Okej. Okay. Yes. To było calculated. No, perfekto. No ja wiem. Jakbyście wiedzieli, co Patryczek robi, to... No ja wiem. Ja już nie chcę widzieć. Boże, nie. To jest tragedia. Patryk, to jest jedna wielka tragedia po prostu. Tak. Jak nie chcecie, Patryczka, łapka w górę. Chyba nie dojedziemy z tym dzisiaj. W ogóle nie w tą stronę Patryk jedzie, ale co tam? Ale co tam? Tak, to jest kity, nie w tą stronę. No ale to jest Patryk. Ojejku, Patryk, czemu ty tak lubisz psuć grę? Ale, bo to się buguje. No ty się psujesz. No, właśnie. I teraz będzie kręcił na skrzyżowaniu 4 dni.
I cztery noce, nie? Skończy. Czy trzy noce? Trzy noce i cztery dni. No. To mówicie, że nie są w stronę jadę, to. Oczywiście, że w złą. Teraz jedziesz dobrze. Przecież cały czas byłem tą sprawę ustawiony. Głucia prawda, w drugą mańkę byłeś. No wiem, bo się zbugowało, bo... Samo. Zaciągnąłem ręcznik. Słuchaj, wiesz co mi się wydaje? Że ta gra ma jeden wielki bug. Patryk. Tym, tu chyba leży problem, wiesz? Ta ciężarówka przewrócona na firmie to też nie twoja sprawa. Łukasz, wskakuj na górę do tego drugiego żurawia, ja ci to podrzucę na górę i ty tam będziesz robił, nie? Dobra, 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 już idę. Ja wskoczę i odbezpieczę. Na razie nic nie odbezpieczaj. Ja posprzątam na firmie, bo syf, kiła i mogiła. Bo Patryczek był na firmie. Jak ja przecież na początku odcinka nie miałem co robić, to wszystkie maszyny zapnęłem na firmę. Dobra, dobra. Takie bajki to możesz mamie pokrywać. Dasz to tu radę podnieść? Tak. Widzę, tu jest piętro. Ty, ale tu jeszcze jedno piętro, dałbym radę, wiesz o tym. Odejdź, Patryk. Wyobraźcie sobie, że teraz na każde piętro trzeba ściany. Nie, stawiać. No, to jest maks, jaki mogę podnieść, wyobraź sobie. No. Więcej nie dam rady. Daj, żeby było bez strony. Zabezpieczam. Kuki, wyobraź sobie, że na każde piętro trzeba takie ściany wstawiać. No i to by było zajebiste. No, roboty w chuj. Ale to by było świetne. Ile transportów nie trzeba też? No ale Patryk, to nie byłoby świetne? A przepraszam, Bugu nie byłoby świetne? Nie. Jezus! Ciekawe, czy cię nie naprawiam w następnym patchu, ty. Co napisać do producentów? Wydawców. Co jest ten, Łukaszu? Nie, bo się bałem, że mi to spadnie na dół całe zaraz. No co, pewnie to też byłem, będę miał. No tak. No bo ja zblokowałem, no. Nie. Patryk, możesz przestać się bawić? Czekam na odblokowanie. Nie, ja tu zrobiłem porządek na firmie. O, fajnie, dzięki. To, po podręczku posprzątać. No tak, ja w tym ten. Kto to widział? No właśnie nie wiem, bo wszyscy byli zajęci, a żeby no wszyscy pracowali, a ty się obijałeś. Ale miałem teraz farta. Widziałem. Widziałeś? Czekaj, bo ja bym sam musiał jedną wziąć. Musiałbyś mi się trochę odsunąć. Kein problem. Proszę cię bardzo. To czemu na samej górze nie jest murowane, tylko... to daleko. Łukasz, za daleko się rozwijasz. Może te betonowe są lżejsze? Nie, jak nic musisz, Łukasz, większego żurawia kupić, bo ten to ledwo daje radę. Tego flat-tropa. Flat-trop jest najlepszy. Tylko nie wiem, czy ja go mam, bo ja mam, on był chyba jakiś DLC był. No. Masz golda? Mam golda. To masz flat-tropa. To masz wszystko. Prócz tych dwóch chyba ostatnich. No jeśli nie kupił, to po prostu dwóch. No, zwykle Patryczek jest problemem, no. Zabezpiecz to. Zabezpiecz to. A po czym? Zrzucę na mnie. Pilety trzeba zrzucić na mnie. Poczekaj, wsiądę. Łukasz to sprzedaje, tak? Też sprzedałem. A co, chciałeś to na złom, czy jak? O,
Dobra, największy problem został na budowie. No nie no! Kurde, ale bajerka. Ale zjebaliście. Czemu? Bo żeście żurawia wieżowego wpieprzyli mi na pierwsze miejsce. A to nie ja, on się sam tepał. A ja kuźwa to pierwsze miejsce przygotowałem dla koparki. Ja ale mordo, on się sam tepa. Wiem. Jechałem tą małą koparką. Ładne, ładny powoli, domek ci powoli. Powiem. To mało. I są anteny satelitarne. Tak. Nadajniki do ufolutków. No. Chata fajna. No, te słupy są fajne z tyłu. To są te, co żeśmy wiercili, tak? Tak, tylko wierciliśmy je w ziemię, a nie wylewaliśmy do góry, ty. No tam na przykład są podwójne, a tu są potrójne, na trzy piętra. Tam jest na dwa piętra, tu na trzy piętra. A. Nie wylewaliśmy ich do góry przecież, tylko na ziemi. Nie, ja wiem. Adziu, jakie to porządki robi. Chodźmy na firmę, Łukasz. Idę coś ustawić też. To nic nie ustawiaj. Zrób dobry pożytek i przyjedź tu małą przyczepką pod koparkę. Ale koparkę można do hangaru schować, tą małą. A po co, skoro może być na małej? Czepce? Ej, co ja mam? Trzy koparki aż? Tak. No. Kurde. Chciałem je ustawić najpierw mała, potem koparka numer 1, koparka numer 2 i koparka numer 3. Ale wpierdzielił mi się żuraw. No i koparka została, no. No to małą chcę wrzucić na przyczepkę. O, na zakończenie jeszcze na zakupy możemy iść. I kupić trzy żurawie, żeby to niarki. Gdzie masz przyczepkę? Jadę. W mieście, znaczy na wsi chyba jest. Ale którą przyczepkę? Małą. Jadę nią już przecież. A masz ją. Czekaj, zobaczę, że mam tego dużego flatropa. Tyłem jadę. Słyszałeś, wyjedź na drogę. Żuraw wieżowy flattop? Tak. Na 44 metry? Tak. Żurawia gąsienica, co to jest? I co, i pojawił się na firmie? Nie. No innej jak to nie? To nie powiedz, że on mi tu tutaj stoi. Nie, to nie są te. Ale kupiłem go teraz. Tu nie zabezpieczę jeszcze. I tu wstawię za hangar. No już jest zabezpieczone. Stoi na firmie laptop. Gdzie? Jezu, ale on jest duży. Nie stoi. Stoi, bo jestem w nim. A, teraz stoi rzeczywiście. No on jest wyższy od tego. No jest. Nie da się ukryć. A żuram ten film telemat? Nie. Kluczymy, nie? Tak jest. O kurde. A to teraz będziesz mógł wieżowce budować. Cały czas mógł wieżowce budować. Tak? No przecież, a jak ten był? Czy to był piętrowy? Żuraw ledwo mi starczał. No. No zero, to było ostatnie piętro, które budowaliśmy, bo mi żuraw starczał. Tak. Dobra, Patryk, chodź tu. Ja już parkuję. Jeszcze jedna ciężarówka została, ale chodzi po prostu. Jeszcze przyczepa zielona została do zresetowania, jakby ktoś mógł. To mu zielona przyczepa. No bo... Oki, wszyscy? No. Tak więc, moi kochani, dziękujemy wam za uwagę. Była się ze mną jakże zgrana ekipa w składzie Patryk. Cześć. Czytaj Bóg. Adek. Dzięki, na razie, hej. No i Kuki. Na siemanko. Linki do chłopaków macie oczywiście w opisie, a odcinek poprzedni, który nagrywaliśmy u Adka, także jest na jego kanale, tak więc możecie sobie zobaczyć, zalajkować oczywiście, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to możecie również jego kanał zasubskrybować. Tak więc dzięki za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos. Nara. Na razie. Tak.